Klubem postanowiliśmy zrobić wyjątkową atrakcję dla dzieciaków. Zaprosiliśmy ich do Play City, czyli do naszego parku rozrywki, żeby skorzystali z atrakcji, które tu mamy. Podzieliliśmy ich w grupy wiekowe i mogli skorzystać praktycznie z każdej strefy. No wszystko pod tym kątem, żeby ten Mikołaj był jak najbardziej dla nich udany i rzeczywiście nagrodzić ich wyniki i ciężką pracę na treningach. Panie dyrektorze, skąd taki pomysł, żeby najmłodsi zawodnicy Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica spędzili Mikołajki właśnie tutaj w Play City? No przede wszystkim okazja właśnie świętego Mikołaja. Myślę, że tutaj dla każdego zawodnika, dla każdego dzieciaka to duża frajda spędzać tutaj czas w Play City. No, myślę, że tutaj organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Jest tutaj praktycznie 8 grup naszych z Akademii, prawie 160 dzieciaków. Myślę, że no kapitalna sprawa, jeżeli chodzi o tą uroczystość. Dobry pomysł, żeby tak spędzać Mikołaj? Bardzo dobry. Dzieci mogą się obawić, teraz siedzieć w domu, bo musimy się wyszaleć. Troszeczkę inaczej niż tylko trenować i trenować. Tak.